To jest jestem Klaudia do kanal, No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. No i tutaj mamy krótką treść. Zadania, oblicz. No to liczymy. Mamy tutaj potęgowanie, więc zaczynamy od potęgowania, bo taka jest kolejność wykonywania działań. I zaczynamy. 2 do potęgi drugiej to 4. Potęga ujemna, robimy odwrót. Czyli nie 4, a 1 czwarta. Z tego do potęgi zerowej, no to mamy 1. Tutaj zanim sobie to policzymy, zamieńmy to sobie na ułamek zwykły. Potęgę przepisujemy, skracamy sobie, z tego będzie jedna druga. Teraz to tutaj. Mamy potęgę parzystą, czyli zredukuje nam się tutaj ten minus. 2 do potęgi drugiej to 4 i odwracamy, jedna czwarta. Teraz tu. Do potęgi drugiej 4. Z tego będzie 9. I odwracamy. 9 czwartych. Dodajemy sobie górę. Jedna druga. Z jedynki do potęgi drugiej, no to dalej mamy 1. 2 do potęgi drugiej to 4. I odwrót, czyli już nie 1 czwarta, tylko 4. To wymnażamy. Wskakuje nam to do licznika. Okay, zapomniałam przepisać. Już się poprawiam. I 3 czwarte. Dobra. Górę zamieńmy sobie na ułamek niewłaściwy. I teraz spójrzcie tutaj. Mamy te same mianowniki. Super. I ta liczba jest większa. Więc możemy sobie zamienić 3. 9 czwartych minus 5 czwartych to 4 czwarte, dodatnie 4 czwarte, a 4 czwarte to nic innego jak 1. To teraz w tym miejscu mamy ułamek piętrowy. I robimy tak, licznik przepisujemy. Kreska ułamkowa, czyli zapis dzielenia, zamieniamy na mnożenie, a to odwracamy. 1 piąta. Możemy sobie skrócić. Z mnożenia wychodzi nam 1 czwarta. Czyli tutaj dopełniamy do całości i będziemy mieć 5. No to teraz znów do potęgi zerowej, czyli mamy 1. To sobie najpierw zamieńmy na ułamek niewłaściwy, przepraszam, zwykły. I zajmijmy się dołem. Ok, mamy tutaj taki straszny zapis, więc policzymy to sobie po prostu, ile to jest. To jest 3 dzielone na 2 do potęgi trzeciej, czyli do ósmej. To sobie znów zamieńmy na ułamek zwykły. Potęga przepisujemy i skróćmy sobie to przez 5 górę i tu. Ok. Nasz minus z minusem w takim zapisie się zredukuje, da nam to plus, czyli nie musimy mieć w sumie już nawiasu. I no to jest po prostu odwrotność tego, czyli będziemy mieć plus 3. Teraz góra. Jedenkę przepisujemy. Odjąć odwrót tego dyszka. Teraz tu zapiszmy to sobie tak. Potęga do przepisania. Następnie to jest do potęgi trzeciej, więc tutaj nic nie będziemy odwracać. 3 do potęgi 3 to 27, a 4 do potęgi 3 to 8. I tutaj jeszcze plus 3. Wyliczamy górę. Mamy minus 9. Teraz to odwracamy. I skracamy. Tu 1. Tu 9, tu 1, tu 1. Zatem tu mamy 9 dodać 3. Minusa wyrzucamy przed i z tego je górę i dół dzielimy przez 3. No i tutaj najpierw musimy się zająć nawiasem kwadratowym. To, to po prostu odwrót, czyli z jednej drugiej robi nam się dwa. Tutaj możemy to zrobić w krokach. 0,25 to jest 1 czwarta. Do minus pierwszej przepisujemy. Tutaj bardzo ważna informacja, aby pamiętać, że 0,375 to 3,8. A jeżeli nie, no to na kalkulatorze skracacie, aż otrzymacie ułamek nieskracalny. Ale za, najpierw zapiszemy sobie to w takiej postaci. A tutaj 0,0. To możemy sobie akurat skrócić przez 2. Ok. Wracamy do góry. I mamy 2 odjąć odwrot, czyli 4 do minus drugiej. Tu mamy 8 trzecich, odjąć też odwrot, 5 trzecich. Fajnie mamy wspólny mianownik. No to tu mamy minus 2 do potęgi minus drugiej, a dół to jest po prostu 8 odjąć 5, czyli mamy 3 trzecie. I teraz tak, tu jest potęga parzysta, czyli niweluje nam ten minus i 2 do potęgi drugiej to 4 i odwracamy 1 czwarta na 1, no to tak czy siak 1 czwarta. Ok, no to tutaj zaczynamy. 5 do potęgi drugiej to 25, czyli nie 1,25, bo odwrót mamy 25. Tutaj się nie da, najpierw musimy to zamienić na nawet niewłaściwy. 1 razy 3 to 3 plus 2, 5 trzecich. Minus 1. Tyk. A tutaj oczywiście najpierw w nawiasie. Tutaj odwracamy. No i tutaj też odwracamy. No i tu lipa, bo tu nie mamy wspólnych mianowników. I tutaj to też odwracamy. Okay, 25 razy odwracamy. Wspólnym mianownikiem liczby 3 i 2 jest 6. 6 dzielone przez 3 to 2, razy 1 to dalej 2. 6 dzielone przez 2 to 3, razy 1 to wciąż 3. Wymnażamy, mamy 15. I tutaj większa liczba jest liczbą ujemną, czyli będziemy tutaj mieć minus 1 szóstą do potęgi minus drugiej. I teraz tak. Mamy potęgę parzystą, czyli ten minus nam znika, ale zostaje nam ten minus. I odwracamy 6 do potęgi drugiej to 36. OK. Odejmujemy to. Mamy minus 21. Ten zapis dzielenia zmieniamy na mnożenie, a to odwracamy. Tu uwaga, bo tu jest minus. Czyli naszym wynikiem jest... Minus 2. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.